Witamy energetycznie Tokszą, redakcji Globenergia. Dzisiaj zaczynamy od czteropaku, ale tym razem czteropaku dla pomp ciepła, czyli omówimy cztery filary dla rozwoju tej branży. Dalej powiemy o strefach czystego transportu, a dokładnie o protestach, jakie odbyły się w Krakowie. Powiem także o pieniądzach, które płyną do nas z KPO w ramach Repower EU. Na co będzie można je wydatkować i kiedy? A czasu będzie na to mało. Temat dzisiejszego odcinka kończymy energetyką obywatelską, czyli jak zainwestować w OZE, jeżeli nie macie swojego budynku, dachu bądź gruntu. Zapraszamy. Drodzy państwo, ostatni czteropak, czteropak prosumencki cieszył się wielkim zainteresowaniem i co ci co byli z nami na kongresie trendy energetyczne wyjechali uśmiechnięci z tego względu, że okazało się, że czteropak prosumencki, czyli ulżenie losą posiadaczą fotowoltaiki w systemie netbilling, jest duża szansa, że pojawi się minimalna cena od kupu. A w jest poparcie. poparcie jest szerokie poparcie szerokie i poparcie szerokie, yy, poparcie szerokie osób, które wygląda na to, że będą tworzyć nowy rząd, a po prostu my się o tym pragmatycznie uważamy, że rzeczywiście powinniśmy pod, yy, poprawić ten system rozliczenia net -billing, ale co jest ważne, system rozliczenia net -billingu jest jakby najważniejszy dla posiadaczy fotowoltaiki w Polsce. Ale jest to bardzo ważna rzecz również dla posiadaczy pomp ciepła, bo wszyscy wiemy, że w tym tandemie często spotykają się obie technologie. I stąd proszę Państwa na podstawie ostatniego kongresu Trendy Energetyczne redakcji Globenergia, który odbył się tydzień temu, Zebraliśmy postulaty, tak jak obiecaliśmy podczas kongresu i dzisiaj mamy postulaty, jakie są potrzebne dla rozwoju technologii pomp ciepła. Dokładnie, pompy ciepła, proszę Państwa, prezentujemy dzisiaj czteropak dla pomp ciepła, zobaczmy podstawowe jego punkty. Co zrobić, żeby pompy ciepła się w Polsce rozwijały? Po pierwsze, należy wdrożyć dla posiadaczy pomp ciepła, taryfę energetyczną preferencyjną taryfę energetyczną po to żeby posiadacze pomp ciepła mieli szansę na tańszą energię dla swoich urządzeń. Druga sprawa przejrzysty i prosty model dotacji finansowania, zunifikowany, prawdopodobnie bez żadnych progów dochodowych. Po trzecie przejrzysty i dostępny również w Polsce, przede wszystkim w Polsce system badań i certyfikacji pomp ciepła. I po czwarte, wdrożenie wiarygodnej platformy informacyjno-edukacyjnej dotyczącej inwestycji w pompy ciepła. Bogdan, czyli mamy cztery punkty, warto, warto je omówić. Zawsze tak, w dobrej kolejności wymieniłeś, bo... Jakbyśmy taką sobie stworzyli, odwrotną piramidę, no to ten punkt pierwszy jest chyba absolutnie najważniejszy dla dalszego rozwoju pomp ciepła. Tak, czyli mówi, że, że, że mamy taką piramidę potrzeb Maslowa, gdzie tym już podstawową potrzebą biologiczną dla nas, czyli posiadaczy pomp ciepła, to będzie dokładnie taryfa energetyczna, czyli energia, za którą napędzamy sprężarkę, układy elektryczne, pompy ciepła. Po pierwsze. Tutaj, tutaj możemy mieć taki szerszy katalog. Z tego względu, że ten postulat pierwszy mówi o dokładnie preferencyjnej strefowej taryfie energetycznej. Co znaczy strefowej? To znaczy, że ta taryfa nie jest dostępna przez cały dzień. Ta taryfa specjalna dla posiadaczy pomp ciepła dostępna byłaby w określone pory, prawdopodobnie szacowane mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, gdyż za pomocą pompy ciepła rzeczywiście spokojnie możemy ją wysterować i zużyć energię elektryczną, grzaniem przygotowanie ciepłej wody użytkowej i też ogrzewania domów w tych godzinach, kiedy ta, 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 ta energia jest tańsza. Możliwe jest to technicznie od strony pompy ciepła, tak? Tu się możemy zgodzić. Ale jednak będzie to wymagało pewnego zmiany podejścia do, 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 do projektowania pomp ciepła. No bo jednak te okresy tańszego i droższego prądu, one następują w dość dużych odstępach od siebie. Jeżeli byśmy sobie teraz przymierzyli te taryfy, które mamy, czyli G12, G12W, G13 w Tauronie, no to jednak potrzebujemy miejscami aż. 8 godzin tak. czasu, żeby ta pompa ciepła nie pracowała, no bo wtedy ten prąd będzie drogi. No bo o co chodzi w tej, w tej taryfie strefowej, tej specjalnej taryfie? No chodzi nie o to, że, żeby to po prostu była w jakiś sposób tylko i wyłącznie niższa stawka, ale żeby to była stawka strefowa, czyli wtedy, kiedy jest to mniejsze zapotrzebowanie, o którym powiedziałeś, na energię elektryczną, no to wtedy można tą preferencję zastosować. A co oznacza z drugiej strony, że w okresach, kiedy jest duże zapotrzebowanie na moc, szczególnie wieczorami, no to wtedy takie, takie pompy ciepła albo musiałyby ograniczyć swoją pracę, albo by też ponosiły znacznie, czy posiadacze ponosiłyby znacznie wyższe koszty. Ale się już połączyłeś jedno z drugim, bo jeżeli mówimy o ograniczeniu jej pracy, no to ograniczyć pracę pomp ciepła możesz w zasadzie tylko w jeden sposób, no wyższą ceną za energię elektryczną. I jeżeli ktoś, nie wiem, nie naregulował, czy... To niekoniecznie. Są takie rozwiązania w niektórych krajach, gdzie to operator ma możliwość zablokowania Pracy takiego urządzenia. Można to, z, mo, można, można to zrobić, ale moim zdaniem ekonomia y, jest na pierwszym miejscu. I jest najłatwiejsza. Tak. I, I teraz tak. Y, na pewno jest to łatwiejsze dla posiadaczy systemów niskotemperaturowych, prawda? Czyli y, pomp ciepła, gdzie mamy y, ogrzewanie podłogowe, mamy tam duży zład wodny, czyli ten magazyn y, mamy duży. Rzeczywiście będzie większe wyzwanie dla y, ogrzewania y, grzejnikowego. Gdzie, gdzie musimy już tą wyższą temperaturą zasilić system grzewczy. No i wtedy podejrzewam, że będzie się też związało z jakimiś większymi buforami. Większe bufory tak, ale jak sobie popatrzysz też na koszty, potrzeby miejsca, no to to nie jest takie proste. Wiesz, taki bufor, żeby gromadził Ci kilkanaście kilowatogodzin energii cieplnej przy jakimś rozsądnym przegrzewie, czyli powiedzmy 10 czy kilkanaście stopni, no to to już są czy tysiące litrów y, tak naprawdę wody. Y, ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że du dużo łatwiej jest to zrealizować w chemicznym magazynie energii, en energii elektrycznej. Ale tutaj, jak mogę się podzielić pewną opinią, no bo jakby są dwa scenariusze tej specjalnej taryfy y, dla pomp ciepła. Y, że y, pierwszy scenariusz to jest właśnie taryfa strefowa, która jest ogólnie dostępna. Po prostu jest stworzona taryfa, która jest dostosowana do potrzeb pompy ciepła. Tak. Czyli na przykład taka coś w stylu taryfy G13, która byłaby dostępna na terenie całego tak, kraju. Tak, Dokładnie, czyli tak jak mieliśmy taryfę weekendową i godziny, godziny mieliśmy w ciągu dnia roboczego, prawda? Czyli mówisz o taryfie ogólnodostępnej, która ma takie parametry, że my posiadacze pomp ciepła moglibyście się z nią wpisać, prawda? Tak, tak. Pierwsze, to jest pierwsze. I to się wydaje mimo wszystko, już nie mówię o sobie, kosztowej, to zostawmy na chwilę łatwiejsze. Druga, druga możliwość jest znacznie trudniejsza. To jest specjalna taryfa tylko dla pomp tak. ciepła, ale, znaczy yy, druga, w zasadzie mogę powiedzieć z punktu widzenia czteropaku dla pomp ciepła, to jest pierwsza propozycja. Tak. Ta druga, którą mówisz, strefowa ogólna, to jest, to jest, jest wariant B, powiedzmy. No i teraz y, tu się należy zastanowić, jakby mogło to wyglądać. Oczywiście y, nie ma na razie konkretnych rozwiązań i propozycji, jest to sprawa, którą stawiamy dopiero tutaj dzisiaj na stół. Do dyskusji. I, tak. I, I teraz jak możemy sobie wyobrazić? Czyli po pierwsze, warunek jest taki y, brzegowy, że to jest tylko dla posiadaczy pomp ciepła. Gdzie mamy bazę, y, gdzie mamy bazę posiadaczy pomp ciepła? To, to, są, y, to są dane gdzie wszyscy wpisujemy systemy grzewcze, prawda? Tak. I tam, tam mamy pewną deklarację. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, no trochę już pewnie trudniejszy, czy możemy wprowadzić jakiś licznik fizyczny. Grzegorz, ja, ja, to ja, ja uważam, że to, to jest no, bardzo zły pomysł, dlatego, że po pierwsze, to wymagałoby e, znowu zmiany... Zły, trudny, bo... Zły, zły. Bo po, po pierwsze, wiesz, no, no e, Twoje podłączenie pompy ciepła już jest po Twojej stronie. Czyli tak. to jest ingerencja czy montaż układu pomiarowego po stronie inwestora. Teraz, jeżeli to jest układ pomiarowy, który musiałby być zaplombowany, w jaki sposób kontrolować tą energię za tym układem? No, za tym układem gdzieś jest wpięta pompa ciepła, ale jak, jak kontrolować ten pobór, który szedłby. Już nie na potrzeby pompy ciepła, ale jakimś obwodem zwrotnym z powrotem do budynku. No, praktycznie jest to poza, po, poza takimi y, możliwościami jakimiś realnymi kontroli. Co więcej, jaki byłby koszt montaży tych układów pomiarowych? Przygotowania miejsca. No jeżeli masz skrzynkę podlicznikową, no to ona musi być specjalnie przygotowana Ej. w specjalny sposób. W ogóle, wiesz, zakłady energetyczne i słusznie wszystkie układy pomiarowe wyciągają, wyciągają e, e, poza, budynek. poza budynek, żeby mieć do nich dostęp. Tak, no a teraz, a, a pompę ciepła masz jednak podłączoną... W środku budynku. Ok. Bogdan, musisz... Mega technicznie. Me, mega okay, problematyczny. Musimy, spra musimy sprawdzić możliwości. Musimy porozmawiać jakie są możliwości. W tym przypadku gdyby w ogóle ktoś rozważał e, ten tej licznik jednak to podejrzewam że jednak e, drążysz o, ten temat. Drążę ten temat dlaczego nie Bo uważam, że powinniśmy wszelkie możliwości sprawdzić. Uważam, że w tym momencie my jako posiadacze pomp ciepła bylibyśmy skazani na tego koszty, bo na pewno, na pewno zakład energetyczny już by tego nie udźwignął, czyli, czyli dodanie tego drugiego licznika, e, dodanie tego drugiego licznika musiałoby być po, po stronie posiadacza pompy ciepła, gdybyśmy o tym myśleli. Oczywiście ja rozumiem, o co chodzi. Tu masz nie tylko sprawę techniczną, ale też problem taki jest, no bo obawa jest, no co z tą energią elektryczną już za tym drugim sublicznikiem. No umówmy się, technicznie łatwo pobrać tą energię. To jest duże pytanie. Oczywiście łatwiej jest coś zrobić prostym, taryfą strefową. Tylko, tylko pytanie, Bogdan, jest takie, bo Mówisz złe i dobre rozwiązanie, ale popatrzmy się od drugiej strony, od... Przepraszam, nie chcę słowa energetyka jako przeciwnika, ale może gracza po drugiej stronie barykady, który nie jest Bogdan zainteresowany, żeby nam dodać, dać możliwość tej taniej energii dla pompy ciepła. No bo, nie, nie. nie to znaczy. On, teraz, oczywiście, że teraz, nie jest, teraz, ale. No bo to jest punkt trzeci Grzegorz. Jaki, jaki będzie sposób finansowania tego? Tak, oczywiście tu są już pomysły. Pomysły są takie, że, że w końcu też mamy systemu ETS pieniądze, a y, pieniądze systemu ETS są na co? Na refinansowanie działań efektywnych. Prawda? I rzeczywiście jedna rzecz, bo jeżeli ktoś się pompami nie interesuje i jedną rzecz w ramki wrzućmy. Jeżeli wrzucamy kilowatogodzinę energii elektrycznej do pompy ciepła, wychodzą nam przynajmniej 3, jak nie 4 kilowatogodziny ciepła. Czyli mamy mnożnik i ktoś nam powie za chwilę, bo czytałem takie argumenty, dlaczego dopłacać do pomp ciepła do każdej kilowatogodziny, tak? Jak coś innego się dzieje. Ale tu mamy rozwiązanie efektywne. Mnożymy energię odnawialną. I ja uważam, że jest tu potężne uzasadnienie, żeby sięgnąć po pieniądze z ETS-u. Yy, tak, to yy, pe pe pewnie są takie możliwości yy, w ramach tych wszystkich działań osłonowych, które też mogą być z ETS-u finansowane, ale to jest trochę wiesz yy, dawanie dalej ryby zamiast wędki, bo yy, w mojej ocenie, jak już mówimy o, 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 o ETS-ie, to znacznie lepiej byłoby to wydatkowywać na rozwój OZE, na rozwój też lokalnych źródeł. A rozwój źródeł... Popiepa, to nie rozwój OZE? Rozwój OZE w zakresie produkcji energii elektrycznej, która będzie tańsza, która będzie miała niższą emisyjność i to się przełoży na to, że ta energia będzie tańsza. No bo cały ten pomysł refinansowania tego właśnie z ETS-u jest taki, że teraz w kilowatogodzinie prądu ETS, energii elektrycznej, waży jakieś 350 zł za megawatogodzinę. No i to jest to jakby taki... Bufor, który można byłoby obniżyć, przez to, że Ty zużywasz tą energię do, do pompy ciepła, gdzie korzystasz, wykorzystujesz odnawialne źródła energii. Tylko wiesz, jeżeli te pieniądze pójdą na to refinansowanie, a my dalej będziemy produkować to z węgla, więc to to cały czas będzie, będzie dużo ważyć. My potrzebujemy ograniczyć emisyjność polskiej energetyki, żeby spadła cena zgoda. energii. Bogdan, tutaj zgoda, ale jednak mówimy o części tych pieniędzy. I znaczy tu, tu się z Tobą właśnie nie zgodzę, w tej części, z tego względu, że uważam, że te pieniądze z ETS-u idą, tak jak mówisz, na stworzenie tego zielonej energii elektrycznej, nieobciążonej ślady węglowej, czego bardzo potrzebujemy. Ale część tych pieniędzy uważam, że na ten mnożnik energetyczny, jakie są pompy ciepła, mnożnik energii OZE, jak najbardziej. To jest, moje, okay. to jest moje zdanie, ale drodzy Państwo, również Państwa zachęcam oczywiście w komentarzach e, do oceny, jak zrobić z tą specjalną taryfą pomp ciepła. Jeżeli ktoś z Was ma również pomysły, czy gdybyśmy przyszli w tym wariancie 1A, wariant 1A, czyli specjalna taryfa tylko dla posiadaczy pomp ciepła, wariant 1B, Otwarta sektorowa e, taryfa energetyczna. Mam nadzieję, że się uda taką znaleźć, ale tutaj właśnie mam obawy, że, że tak, technicznie szeroka taryfa wydaje mi się łatwiejsza, ale pragmatycznie, jeżeli mamy coś, może złe słowo, wywalczyć, ale wylobować w energetyce, tu się obawiam, czy na to będzie pozwolenie. Ale jak Państwo macie pomysły, w jaki sposób można byłoby rzeczywiście tak zaznaczyć, zabezpieczyć, że to jest. rzeczywiście posiadacz pompy ciepła, prosimy. Ale tylko jeszcze jedna droga. Poza tym licznikiem jest taka droga, że jeżeli w centralnej bazie emisyjności budynków masz skazaną pompę ciepła, no to możesz dostawać jakiś ryczałt. który jest powiązany na przykład z mocą tej pompy, jest powiązany z powierzchnią budynku i tak dalej. Czyli przykładowo strzelam, dostajesz tam 3, 5, 7 tysięcy kWodnie. To jest ta tarcza. Coś, co, coś w tym stylu, i to jest znacznie łatwiejsze do wdrożenia niż te liczniki. I ja naprawdę bym gorąco apelował, jeżeli w ogóle dyskutujemy o pompach ciepła, żeby to nie było osobne układy pomiarowe, okay. bo to się skończy tym, że ani nie zobaczymy tych układów, ani nie zobaczymy tej. No, tej... no dobra, czyli słuchajcie, drodzy państwo, w tym czteropaku, w punkcie pierwszym, specjalna może lepszy punkcie, tańsza energia elektryczna posiada, czy pomp ciepła, mam już warianty ABC, tak? czyli specjalna taryfa tylko na pomp ciepła, otwarta taryfa sektorowa c y, paczka kilowatogodzin dla posiadaczy pomp ciepła. Tak? Tak. Do zastanowienia tylko i tutaj y, do zastanowienia, czy ta paczka powinna być dla tych, co wpisani są w bazie, posiadają tylko pompę ciepła, czy posiadają inne systemy grzewcze i to jest... No, e według mnie... No, no, tylko pompę ciepła, no, 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 bo, deklarują bo pompa wiesz, pompa ciepła. to jest trochę bez sensu. Masz kocioł gazowy, pompę ciepła, to jest tani prąd na pompę ciepła, w sumie pompa jej nie zużywa, bo grzejesz sobie gazem. No, no właśnie, więc... więc Jakąś, jakaś logika w tym musiałaby być. I tu też chciałbym powiedzieć energetyce, widzicie, jacy jesteśmy w porządku, bo samo się też ograniczamy, także myślimy na dwie strony, na zasadzie win-win. Drodzy Państwo, drugi podpunkt, będzie teraz szybciej. Prosty model dotacji i finansowania inwestycji w pompy ciepła. Yy, to jest dość proste. Często o tym mówiliśmy energetyczny talk show, że finansowanie pomp ciepła powinno zostać zunifikowane. Nie może być, nie powinno być tak jak teraz, że pompa ciepła jest trochę wrzucona do mojego prądu, do czystego powietrza. Mamy moje ciepło. Parametry. I jeszcze są różne poziomy. Jeszcze do do, do są do różne gresu. wymogi. Różne wymogi. wymogi. I, I jeżeli yy, są tylko moim zdaniem, dwie możliwości. Albo robimy tak, drodzy państwo, że Robimy twardy komponent pompy ciepła, jak z jakiegoś powodu musimy ją do kilku programów wrzucić, ten komponent jest identyczny, czyli jest takie a takie dofinansowanie, nie wiem, nie ma progów najlepiej i, i to byłoby proste, albo wrzucamy całe dofinansowanie do jednego programu pompy ciepła, który, który po prostu, który tam opisuje nam rzeczywistość, czyli nowe budynki termomodernizowane, po wymianie kotła i tak dalej. Więc tutaj tak widzę. Albo twardy jeden komponent w różnych programach, albo jeden program dla pomp ciepła. Tak? Jak jeszcze coś mogę dodać? Taki punkt 2a. Uważam, że tutaj też powinna być możliwość dofinansowania magazynów energii do pomp ciepła. Chemicznych? Chemicznych. Chemicznych. I no jeszcze nie mówię dlaczego. Nie po 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 mówię po dlaczego. Po Głównie mi chodzi o problemy z mocą. Już teraz robimy takie analizy. Myślę, że na przestrzeni kilku tygodni opublikujemy, że... Rośnie lawinowo problem zbyt niskiego napięcia na sieciach niskiego napięcia, między innymi z, związanego z rozwojem elektryfikacją ogrzewnictwa tudzież głównie pompy ciepła, i ten problem będzie narastał. I nie możemy wiesz trochę zamykać oczu, że tego problemu nie ma i jakimś studem do sieci. Czy, czy chcesz powiedzieć problem za wysokiego napięcia w sieci niskiego napięcia? Dochodzi nam teraz problem za niskiego napięcia. Tak, tak. I ten, i ten problem rośnie wprost proporcjonalnie do rozwoju pomp ciepła. Dlatego, że polskie sieci nie są do tego dostosowane, bo są źle zaprojektowane. Są źle, polskie są... sieci są y, Bogdan, zaprojektowane do tego, żebyśmy żarówką świecili w Dokładnie domu tak. i się cieszyli tym i tyle. Dokładnie tak, ale, ale widzisz, ale, y, bo jednak nasz system jest ultraliberalny, jeżeli chodzi o sieci energetyczne. Potrzebujesz więcej mocy, bo instalujesz pompę ciepła, zwiększasz sobie moc umowną, na papierze, że potrzebuję a obietnicy drut... większej mocy, tak. zwiększam sobie obietnicę. Dokładnie, tak? ale na, dostajesz na papierze, ale technicznie nic, nie ma tam żadnej ingerencji. I Polska jest trochę ewenementem. Ja miałem wczoraj gości, gości z Hiszpanii i tam prawo jest znacznie bardziej restrykcyjne. Za każdy kilowat mocy płacisz, jeżeli przekraczasz... Jesteś odcinany, płacisz za to opłatę dodatkową i tam nie ma takiego bizancjum jak u nas 10 kW, 15 kW, 20 kW. Bardzo często masz 5 kW, chcesz mieć pompę ciepła. To albo tak optymalizujesz sobie zapotrzebowanie na moc, że się w tych 5 kW mieścisz, a, a jeżeli nie, no to wtedy inwestujesz w magazyn energii, i w Polsce, w mojej cenie, utopią będzie wierzenie w to, że na przestrzeni dwóch 3 5 lat będziemy mieć zmodernizowane sieci niskiego napięcia, także będzie mogła swobodnie następować elektryfikacja ogrzewnictwa, bo nie będzie mogła. Ja mogę Ci powiedzieć że na moim przykładzie, co drugi dzień. Wieczorami między 18 a 21 testuje 195 V. No to. Na jednej fazie. I to jest. I. To, i to nie jest odosobniony przypadek i dodam, yy, mieszkam w Krakowie, yy, czyli w mieście, nie na obrzeżach, nie, nie na wsi, gdzie często mówimy, że na wsi są, są problemy z liniami, nie w mieście też te problemy są. I teraz, jeżeli my mówimy o rozwoju pomp ciepła, no to oczywiście kwestie finansowe są na pierwszym miejscu, ale zaraz na drugim miejscu, a czasem ex jest są te techniczne możliwości. Tak, ale jeszcze tylko jedną rzecz mało dodam, do tego podwórka, ten kamyczek rzucę do tego podwórka niskiego napięcia, za niskiego napięcia, Oczywiście to, to rozwój elektryfikacji ogrzewnictwa, ale też rozwój naszych przyzwyczajeń, bo jednak konsumujemy więcej energii elektrycznej, popatrzmy na zachodnich sąsiadów, kuchnie indukcyjne. Naprawdę coraz więcej przykładów jest takich, że energii elektrycznej zużywamy więcej nie tylko na cele grzewcze. Ale przejdźmy do trzeciego punktu, trzeciego punktu, który również był podejmowany podczas kongresu trendy energetyczne przez polskich producentów, którzy mówią o przejrzystym i dostępnym w Polsce systemu badania i certyfikacji pomp ciepła. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żebyśmy w sposób po pierwsze klarowny mogli, moglibyśmy ocenić rzeczywiście parametry pompy ciepła, tak? To jest raz. Czyli rzeczywiście, żebyśmy mieli zunifikowany system, nie te obiecanki, które są na kartach katalogowych, tylko żebyśmy mogli przebadać pompę ciepła. Ale co bardzo zwracają uwagę polscy producenci, oni uważają, że... Yy, Pomimo, że certyfikaty europejskie są równoważne, czyli może, że brnie, na przykład, czy we Franchoferze zbadać pompy i w Polsce sprzedawać i tak będzie zawsze, mamy otwarty rynek, to jednak jest postulat mocno samych producentów, że takich laboratoriów akredytowanych dostępnych szeroko w Polsce powinno być więcej. Z tego względu, że na polskich producentów pomp ciepła no, nie zawsze stać jechać gdzieś daleko do zachodnich Niemiec czy takie dalsze podróże podejmować. I, I ten system powinien być również dostępny w Polsce, czyli tych laboratoriów akredytowanych więcej, i ta platforma przejrzysta, gdzie zbieramy te informacje dostępna. Tak, Ale Grzegorz, ale tutaj też bardzo szeroko było dyskutowana wiarygodność tych certyfikatów, bo też są podważane czy jest podważana wiarygodność niektórych pomp ciepła, szczególnie tych takich z dużą ilością plusów, gdzie pewne wyniki badań wskazują na to, że. że że wygląda to zbyt optymistycznie, bo oczywiście procedura badawcza jest zunifikowana, ale doświadczony technik jest w stanie zoptymalizować pewne procesy związane np. z defrostem, z algorytmem pracy, czyli, że, że ten wynik wychodzi lepszy niż w takim rzeczywistym użytkowaniu. Czyli mówisz, że przygotować pompę ciepła na samo badanie. Czyli na przykład pompa ciepła super ma parametry podczas badania i nawet niektórzy złośliwie w kuluarach kongresu energetyczny mówią, a potem się rozpada po badaniu. A potem a to, się rozpada, że wiesz, że się tutaj, to, ja, ja akurat nie, nie czuję się w żaden sposób ekspertem w, w zakresie procedury badawczej, ale tak jak rozmawiam w kuluarach z osobą, które prowadzą takie badania, no to temat jest, jest szeroki. No to jest kwestia na przykład użycia grzałek przy defroście, czy ona jest używana, czy nie zużywana, czy musi być załączona, no można wtedy po prostu wynik wyjść lepszy na papierze. I tą procedura, ta procedura badawcza z jednej strony no powinna odzwierciedlać warunki rzeczywiste, ale nie do końca odzwierciedla. I najlepszym tutaj porównaniem jest są samochody. No to spalanie czy zużycie energii w samochodach elektrycznych, które jest podawane przez producentów, mocno odbiega tego, co później widzimy tak. i użytkujących w Ciepła jest podobnie. I tutaj właśnie o tą przejrzystość chodzi o to, żeby, żeby użytkownik na samym końcu po prostu mógł te pompy porównywać. A teraz nie może. Nawet, tak. nawet pod kątem mocy. No bo popatrz, jak masz pompę ciepła. Oczywiście wiesz, masz, masz normy na moce. Ale do, do, okay, do, jak jakieś parametry, że A. tam powietrze tyle, woda, tyle. Czego? Do. dobrze. I oczywiście i masz te krzywę, przy jakich parametrach jaką pompa określa moc. No ale jeżeli masz producenta, który mówi moja pompa jest 20 kW, mhm. i on swój typoszereg yy, tak robi, że, że, że mierzy to na przykład w temperaturze plus 7. No może. Mhm. I może sobie swoją pompę określić, że ona jest 20 kW, yy, yy, i nazywa ją 20 kW. I co konsument słyszy? że to jest pompa 20 kW, a drugi, a drugi producent weźmie na przykład y, dla plus dwóch. Albo tak. dla, dla temperatur ujemnych. No jego pompa będzie... Słabsza. Będzie, będzie miała mniejszą moc. Może, Ale faktycznie mogą, będzie... być to, mogą być to dokładnie te tak. same pompy. Ale już od strony takiego przekazu marketingowego, no to jedna wygląda lepiej. No bo musimy wziąć pod uwagę to, że konsument, klient końcowy, konsument, no on nie, nie musi wnikać w te technikalia wyznaczania tych mocy i tak dalej. Tak, tak. Rzeczywiście w ogóle, w ogóle tak sobie myślę, że konsumenci, prosumenci, energie elektryczne są rzucane na coraz bardziej głęboką wodę. Czwarty temat, który był też podczas Kongresu Trendy Energetyczne pokazywany to wdrożenie wiarygodnej platformy informacyjno-edukacyjnej dotyczącej inwestycji w pompycie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby powstało jakieś kompedium wiedzy, nie wiem, kalkulatorów, informacji, ale kompedium wiedzy sygnowane przez jakąś instytucję, która budzi zaufanie. Nie wiem, czy to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy Ministerstwo Klimatu, ale chodzi o taką bazę wiedzy, gdzie my, inwestujący w pompy ciepła, rzeczywiście możemy zaczerpnąć wiarygodnej informacji, ani nie tak przerysowanej informacji, jak widzieliśmy w przekazach marketingowych, że pompa ciepła grzeje za darmo, bo nie grzeje za darmo, ale teraz z drugiej strony mamy teraz taką kampanię antypompy ciepła, że to jest katastrofa, że jak zamontujesz pompę ciepła, to masz 15 tysięcy, 100 tysięcy rachunków, więc mamy punkty przegięcia w dwie strony i tutaj chodziło o to, żeby powstała taka baza edukacyjna. Oczywiście w kuluarach rozmawiano o tym, że ta baza edukacyjna była rozszerzona o pewne dane informacyjne również dla instalatorów, bo tych instalatorów, jak ruszy z powrotem temat pomp ciepła, a pompy ciepła, pomimo Zjazdu sprzedażowego w stosunku do zeszłego roku w tym roku, z zeszłego roku, rok do roku, przepraszam, to one długoterminowo no, będą się rozwijać i potrzeba, potrzeba tej edukacji, ale przede wszystkim powinniśmy chronić konsumenta. I, i rzeczywiście, żeby wiarygodna instytucja. Pozwoliła nam, stworzyła nam jakąś platformę pomocniczą dla inwestorów. Ale tą e, platformą pomocniczą, ja bym też widział e, takie narzędzie zunifikowane do doboru pomp ciepła, do określenia mocy, do określenia zużycia, zapotrzebowania na moc budynku, no bo tego też brakuje. Są albo narzędzia bardzo zaawansowane e, i bardzo czasochłonne i to też będzie pewną utopią twierdzenie, że każdy budynek powinien mieć super, turbo zrobiony audyt i w oparciu o ten audyt dopiero dobieraną pompę ciepła. No bo to nie będzie. W przemasowym rynku sprzedaży pomp ciepła to nie będzie następować. To musi być możliwie proste narzędzie, dające jednak możliwie wiarygodną informację. Bo to też jest dużym problemem, który też obserwujemy, że wiele budynków ma pompy zbyt małej mocy, Dobrany w sposób marketingowy, ekonomiczny, żeby maksymalnie obniżyć nakłady inwestycyjne no tak, bo i niekoniecznie to później dobrze funkcjonuje. Tak, bo handlowiec chciał pokazać cenę najniższą, niestety po bandzie po prostu to robił. Drodzy Państwo, czyli podsumowując, szeroka dla pomp ciepła to tańsza energia dla pomp ciepła, na przykład specjalnej taryfy energetycznej, prosty model finansowania i dotacji dla pomp ciepła. Przejrzysty i dostępny w Polsce system certyfikacji pomp ciepła i wdrożenie wiarygodnej platformy pomagającej przyszłym inwestorom czy też instalatorom w pompy ciepła. A my przechodzimy do następnego tematu. Drodzy Państwo, temat tak burzliwy, że nasz kolega Marek pojechał poza nasze studio. Nie, podejrzewam pół godziny jazdy niecałe do centrum Krakowa, gdyż wie, około 700 osób burzyło się przeciwko strefie czystego transportu, jaka y, ma powstać w Krakowie. I takie strefy, drodzy państwo, powstaną nie tylko w Krakowie, powstanie też w Warszawie. Y, i ja, że zgodnie z ustawą każde miasto powyżej 100 tysięcy może tak. taką strefę sobie utworzyć? Może, tak. I słyszałem o tym, że Wrocław się na to bierze. Ale my z tą strefą spotkaliśmy się, drodzy państwo, tam gdzie często jeździmy jeździmy do Monachium. Jedziemy na targi Intersolar, gdzie możecie również zobaczyć relacje z tych targów. I jak to wygląda, zacznijmy, może jak to niektórzy mówią na świecie. Ja to z domu strefa czystego transportu obejmowała tylko część miasta. Musieliśmy podjechać na stację Dekry, czyli jak to powiedzieć, stację diagnostyczną. Tak, Tam, gdzie robimy tak, przeglądy tak. rejestracyjne, zobaczyli nas samochód. W, filmie, w naszej redakcji głównie mamy hybrydy. Naklejki nam naklejkę zieloną, i z tą naklejką zieloną mogliśmy wjechać do strefy czystego transportu. Było to o tyle łatwe, że podjechałem do salonu jakiegoś motoryzacyjnego. Powiedzieli mi, gdzie do tej Dekry podjechać. Koszt był wysoki. Wydaje mi się, że chyba raz nawet tam wjechaliśmy bez tej naklejki o tej strefy. Możliwe, 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 ale tu nie będziemy się przyznawać, bo może nas tutaj ogląda policja z monachium i zaraz tutaj się sami oskarżą. Ale, ale, Grzegorz, ale właśnie, bo już tutaj chciałbym to skomentować, no bo jeżeli w Niemczech funkcjonowałby taki system. Jaki będzie w Polsce, to byśmy tej naklejki nie ogarnęli. Okej, okay, ale dobra, Bo ale poczekaj. Nikt z nas nie mówi płynnie po niemiecku. Nie, nie, nie. I, i, I generalnie tą naszą łamanym niemieckim, wspomaganym angielskim, tą naklejkę udało nam się w Monachium, jeszcze, e, jeszcze, Monachium ogarnąć. Co więcej, ogarnęliśmy ją, nie będąc w Monachium. Yy, tak. 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 tak, tak. Z tego powodu, mogliśmy inaczej, nawet nie będąc blisko tej, tej, tej strefy. strefy. Tak. Tak. Że więc zjechałem z autostrady. No troszeczkę może było paniki, że za chwilę tam wjedziemy strefę i ogarnęliśmy temat. No i teraz, I teraz właśnie... popatrzmy. ja, ja zmierzam to do, do, do polskiego systemu. My teraz poczekaj, bo jeszcze my widzowie nie wiemy, jaki to jest system, więc może nie kradnij show. Zobaczmy, co... Okej, okay, jaki... chciałem o tym administracyjnej to omówić. Zobaczmy proszę Państwa, co będzie w Krakowie, dlaczego tyle osób protestuje. Przede wszystkim popatrzmy się razem na mapę strefy czystego transportu na terenie miasta Krakowa. Y, tutaj y, tutaj y, pożyczyliśmy sobie ze strony zarządcy dróg y, tą mapę. I drodzy Państwo, widzicie, y, dla mnie to było. Y, na. Nawet zaskoczenie, że strefa czystego transportu w Krakowie obejmie całe miasto. Co mamy wyłączone? Mamy wyłączone drogi ekspresowe. Widzicie tutaj takim e, ciemnym, chyba bordowym kolorem. E, czyli na, na południu autostrada A4. E, drogę S7, czyli drogę, która, e, która łączy, będzie łączyć Kraków e, z Warszawą, czyli po wschodniej stronie. Po zachodniej stronie e, domykać będzie przyszła uwodnica północna Krakowa. I drogę numer 79. 9, która, która leci na wschód. I, Czyli mamy jakieś takie korytarze transportowe wyłączone w Krakowie i taki jest pomysł, natomiast no już pierwsze zaskoczenie, ja się spodziewałem, że strefa czystego transportu to będzie strefa, która obejmie jakieś ścisłe centrum Krakowa czy jakąś część Krakowa, natomiast tutaj tak to nie będzie wyglądało. Zobaczmy może jeszcze na fakty. Jakie mamy dwie graniczne, proszę Państwa, daty? To jest 1 lipca 24 i 1 czerwca 26. 1 lipca 24, widzicie Państwo, samochodem na benzynę euro 1 musi spełnić i diesel euro 2. Te wymagania nie są jakieś potężne, powiem dlaczego. Dopiero za dwa lata potem, 1 lipca 2026, wymogi się zwiększają i dla benzyny to będzie wymogi euro 3 i dla diesla Euro 5. Yy, teraz popatrzmy się, popatrzmy się na to, zobaczmy wspólnie, no jak właśnie oznaczymy ten samochód i tutaj zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu Środowiska i uwaga, tutaj mamy zunifikowaną naklejkę na całą Polskę. Yy, 31 marca 2022, minister klimatu, yy, pani Moskwa, Podpisała rozporządzenie, które właśnie określa te czyste strefy. I tu chciałbym Państwu podkreślić, że czysta strefa y, y, transportu, jest opisana w rozporządzeniu. To nie jest tylko y, y, uchwała y, gminna. Uchwała gminna doprecyzowuje, jakie wymogi i daty wprowadzamy, natomiast jest to określone już w dokumentacji rządowej. Wprowadza tutaj naklejkę. I tutaj widzimy, drodzy Państwo, y, rok produkcji, rodzaj paliwa, czy podelegacie wyłączeniu, gminę, w której jesteśmy, numer rejestracyjny samochodu i strefę. I tu generalnie skończyła się logika. Dobrze no, przynajmniej. Tak. Całej całe idei tych stref. I jakbym mógł skończyć, to już mój wątek. Tak, właśnie dlatego chciałem pokazać, bo jednej wielkiej posowej rzeczy brakuje na tej naklejce, Już widzę w Twoim uśmiechu, trochę określe, proszę Państwa, to bliżej i widzę lekko złośliwym. Czego tu Bogdan brakuje na tej naklejce? No Normy euro chociażby, jaką samochód spełnia, ale popatrz. W Niemczech masz tak, że te stacje diagnostyczne Ci wydają, dostajesz naklejkę, sobie wierzysz, Nie musisz być w strefie czystego transportu, żeby dostać naklejkę uprawniającą do wjazdu. W Polsce będziesz miał takie Krakowie. zasady. W Krakowie. Ale nie, to są ogólne zasady, które wynikają z ustawy, że bez naklejki będziesz mógł wjeżdżać, jak masz zielone tablice. Czyli jak masz zieloną tablicę, czy masz elektrykę, albo samochód na wodór, który nie wiem, czy w ogóle jakiś jeździ w Polsce, no ale, ale, ale może jeździ i masz te zielone tablicę, no to nie musisz się tą naklejką przejmować, możesz sobie wjeżdżać w te strefy i nic cię nie interesuje. W innych okolicznościach, no to będziesz musiał tą naklejkę zdobyć. I teraz tak, tą naklejkę będzie wydawała gmina. No to gmina, no to pewnie jakiś urząd gminny będzie tą naklejkę wydawał, więc będziesz musiał jechać do urzędu, który jest w tej strefie, żeby dostać naklejkę. albo podejrzewam, że też to dostaniesz. Okay. Zamówisz ją. Okej, okay. ale nie będzie tak, że sobie pojedziesz do. gdzie Nie wiem, planuję wyjazd do Warszawy. No i teraz jak ogarnąć tą naklejkę dla Warszawy? Tak, ale. Albo, ale albo, ale, ale okay. jeszcze, jeszcze, jeszcze inna dość istotna kwestia. Każde miasto może sobie w ramach oczywiście ustawy samemu określać te wymogi. Kto dostanie tą naklejkę, kto nie dostanie. Tak. Czyli znaczy, inaczej, określać jakie normy euro musi spełniać, tak. i jaka jest data. Tak. Czyli te normy mogą być inne. Mogą być. I teraz tak, do, dostajesz taką naklejkę w Krakowie, no dobra, jedziesz do Warszawy, jeżeli y, ta naklejka w Krakowie, y, czyli Twój samochód spełnia też wymogi dla Warszawy, to będziesz mógł jeździć? Tak. Ale jeżeli nie spełnia, to masz naklejkę Number z Krakowa, y, tak? Muszę... Ale nie możesz jeździć na przykład w Warszawie. Tak, i raczej się tak, to jest pierwsza, pier, pierwsza taka wątpliwość, która się już parę miesięcy temu pojawiła, że co się stanie, jak te strefy będzie dużo? I na przykład e, będę musiał sobie no, pokazał, po kilkadziesiąt, to się stana pod ciebie brak. Po naklejach naklejki. E, co tutaj trochę rozwieje Twoje wątpliwości, bo tutaj, proszę Państwa, poszukałem w sieci i Zarząd Transportu publicznego, e, chcielibyśmy, aby system do zarządzania STC opierał się na rejestracji. E, w odróżnieniu od przejazdu płatnymi odcinkami rejestracja ma być jednorazowa. Właściwie pojazdu będzie musiał wpisać jego numery stacyjne, a system automatycznie sprawdzi, czy według danych z bazy CEPIK taki pojazd może poruszać się po strefie. Czyli jest pomysł na to, żeby, żeby można było po prostu zarejestrować się w tej bazie wcześniej, co też już nie. nie ale to będzie jedna ogólnopolska baza? Czy, to będzie, czy zarząd, za, zarząd transportu krakowskiego będzie miał swoją bazę? Wiesz co, tutaj tego dokładnie wszystkiego nie wiem. Yy, rozumiem, że to jest takie ułatwienie, żeby jadąc do Krakowa, żeby mógł się zarejestrować. Natomiast plus widzę taki, że to będzie jednorazowe, ale mimo wszystko uważam, że to ultra stresujące. Nie wiem, czy pamiętasz... Już teraz nie ma biletów na autostradzie A4 pomiędzy Wrocławiem a Giewicami. Mm. Zakup tych biletów był bardzo skomplikowany i, i był Większość bardzo trudny. Większość krajowców jeździła bez tych biletów, bo w ogóle nie ogarniała, że, że je trzeba mieć. I tak samo czegoś tutaj. Przecież, jeżeli ktoś chciałby to zrobić w sposób, tą strefę, żeby ona miała w ogóle możliwość działania, no to, to powinny być te naklejki zunifikowane na terenie całego kraju. Czyli masz na przykład żółtą, pomarańczową, czerwoną, zieloną. Słuchaj, I, ale... i do tego wiesz, są przy pisane jakieś normy euro, no i samochód jest zakwalifikowany według swojej emisyjności. I na przykład Kraków określa, że dobra, my od tego roku wpuszczamy do żółtej. Warszawa określa, ok, my wpuszczamy do czerwonej naklejki. Tak, a ja mam. I wtedy, ja, ja... I wtedy jakby wiesz. Słuchaj, bo ja tak właśnie. Też jedną naklejkę i, i masz jakieś. I tak samo te znaki ograniczające strefy. No to jest tylko znak zielony. No ale ten znak zielony, on też jest niewystarczający, bo znak zielony w Krakowie będzie oznaczał co innego niż znak zielony w Warszawie. To jest, to jest tak jak z tą segregacją. Ok, poczekaj, poczekajmy. Mi się wydaje, że powinno być coś takiego, że jeżeli na przykład w Krakowie mam paliwo, można się tak zrobić, nie kończę kolor... W Krakowie mam y, czyli benzyna PB, ON, y, olej napędowy. I teraz tak, w Krakowie mamy jedynkę, jedynkę euro jeden dla, dla teraz dla benzyny. Za trzy lata będzie mieć euro trójkę dla benzyny. No i w sumie, gdy miał tę naklejce na przykład PB 3 no to powiem Ci Bogdan, że też, y, też... Y, Policja mnie zidentyfikuje, czy tam straż miejska, bo jeżeli Warszawa powie, że wymaga euro 2 dla benzyny, tak, no to wtedy to też mi rozwiązał kolorów bym okay. nie potrzebował. Ale Soba... kolory są, wiesz, krzygosz o tyle łatwiejsze, że. Dlaczego ci mówię, że te kolory? No bo popatrz, ale ja... bo... 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 Daj mi moją ideę. Powie... No dobra, bo masz, masz na przykład maksymalnie, nie wiem, 4-5 kolorów. Przypisanych do norm euro, no bo są różne dla benzyny, różne wymogi dla, dla, dla diesla, i dlatego. Do tego robisz tyle samo znaków drogowych, czyli strefa e, czystego transportu żółta, e, pomarańczowa, czerwona, zielona na przykład. I kolor naklejki korelujesz z kolorem znaku, i wtedy jedziesz samochodem. I widzisz, masz znak. Tu będzie strefa czystego transportu oznaczona na przykład kolorem pomarańczowym. No to dobra, ja mam naklejkę wyższą, to wiem, równoważną, mogę wjechać. A, a za chwilę, tak jak masz znaki drogowe i czasem jest pod tym znakiem tyle napisane, kogo są no to należałoby stanąć, zatrzymać ruch, przeczytać. Bo ja obawiam się, wymogi, że jeżeli pojechać roz, dalej. rozdzielamy wymogi norm dla różnych paliw, to i tak będziesz miał tych wykluczeń tyle, ile masz paliw. Nie, 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 nie bo grupujesz je, Grzegorz. E, czyli tworzysz, tworzysz e, na przykład pięć sekcji, no i wtedy określasz, że na przykład. E, w kolorach na znaku też byś miał pięć kolorów. Dla pięć roku. kolorów, ale, ale, ale masz tylko pięć kolorów, a nie, że wiesz, że, że ty masz jeden znak. I teraz jeszcze musisz wiedzieć, w jakim okresie spełniasz te wymogi tego znaku, w jakim okresie okay. nie spełniasz, dla jakich paliw. No dobra, to bo nie dogarnięcie. Okay. w każdym razie mi się wydaje, że jedna naklejka, jedny kolorze z podaniem symbolu paliwa i normy też wystarczy. Dlaczego, dlaczego powinna wystarczyć? Uważam, że docelowo te naklejki w strefach to będą tylko indykatywne. O, o co mi chodzi? Że i tak długoterminowo miasta powinny się dorobić takiego, jak to się mówi, wideo, tooling, czyli tak jak jest na autostradzie, jakiegoś punktowego monitorowania rejestracji. I po prostu wjeżdżam na tej rejestracji, nie jestem w tej bazie i po prostu mandat dostaję. A ta naklejka docelowo powinna być tylko dodatkiem, moim zdaniem. Jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy to wprowadzić, I teraz drodzy Państwo, bo w ogóle nie rozpoczęliśmy rozmowy, czy jest potrzebna strefa, nie jest potrzebna, bo, bo, bo to jest jakby druga część tematu, to się zastanawiamy po prostu, jak to pokazać. Uważam, że uproszczona, i tu się zgodzę, naklejka, to możemy się dyskutować, kolor, czy, czy symbol, ale zunifikowana, bo nie chcemy 20 naklejek. Na ale... To jest raz, tak, dwa, to, to na pewno. Wpis do bazy, ale trzy, jeszcze jeden problem. Park and Ride w Krakowie, prawda? Bo od razu mi się, na przykład, ja czasami zatrzymuję się na Park and Ride Kurdwanów. Ja drodzy Państwo, korzystam osobiście z programu Park and Ride. Dlaczego? Bo Kraków ma świetną komunikację. Autentycznie ma świetną komunikację. Jak, jak mieszkacie w Krakowie. To ja tutaj dam, dam zdanie odrębne. Uważam, yy, że świetna komunikacja jest tylko miejscami, a miejscami jest katastrofalna. Znaczy, Bogna, no, no słuchaj, jak ludzie, milion ludzi mieszka w mieście, no to, no to sorry, no, nie, nie pod każdy dom ci komunikacja podjedzie, ale porównujmy się tak, w na tle Europy czy świata nie jest źle w Krakowie, jest bardzo dobrze. Ja, na przykład, korzystam, mieszkam teraz pod Krakowem, korzystam z park and ride pod Krakowem, zostawiam samochód i szybką kolejką, drodzy Państwo, z Puszczynie Połomickiej, 20 minut do, do, do centrum miasta. To jest jedna rzecz. I tutaj tutaj dyskutowaliśmy o, o w ogóle o tym przeprocedowaniu, ale jeszcze jedną rzecz uważam, że powinniśmy zrobić, bo tutaj widzimy też, Marek zebrał protesty, protest mieszkańców. Którzy... Ale poczekaj, ale bo zacząłeś ten temat Park and Ride, i tu jest wiesz, kolejna według mnie rzecz, która jest źle zrobiona, bo strefa. Z tego transportu nie powinna obejmować tych parkingów. No ale ty no ty, no bo jak się... masz do niego dojechać? Tak, no ale, ale no jak, nie, nie, jak nie mamy tak. dojazdu do niego. One no nie bo, są daleko no daleko. Do... Widzisz, no bo jest strefa jest źle wyznaczona. Czyli... W ogóle cała idea wyznaczania strefy na terenie całego miasta Czyli... przy, przy takim e, sposobie skomunikowania tego miasta. No, z, z, wiedźmy od schodu do Krakowa. Czyli mamy teraz... park and ride na przykład Mały Płaszczu w Krakowie. jedziemy tu... aut, y, y, ekspresówką na mapie S7, Sonia, część Krakowa. Tak, zjeżdżamy. To jeżdżasz już praktycznie i, blisko centrum i masz park and ride. kilometrów muszę podjechać y, z S7 do park and ride. Na południu na przykład węzeł kraku Giewniki. Nie wiem ile to jest, 2 kilometry, półtora kilometra. Mam park and ride Kurdwanów na przykład. Tak, i rzeczywiście ta strefa dojazdowa. No, Miniesz tej... wszystkie korki i wtedy może zaparkować na parkingu. Nie, nie, aż tak źle nie e... jest, na to już no od, od strony od strony wschodu Grzegorz yy, naj, największe korki to są właśnie przy zjeździe z autostrady, no tam są, yy, tam to się rano najbardziej korkuje. Okej, okay, ale, ale nie jest tak źle, no, no tych Paragenderajdów trochę powstaje i to rzeczywiście ten temat, ja uważam, że jeżeli nawet nie jadę jako turysta i wpadę w panikę, nie wiem, co mam zrobić, muszę gdzieś móc stanąć i ja się boję, gdzie ci ludzie będą w panice stawać. Yy, wiesz, zjadą z węzła i co, i co teraz? Czy, czy jakieś tutaj problem? Problemów nie będzie. Słuchaj, yy, największy problem to jest rejestracja, ale też jeszcze chciałbym mimo wszystko wrócić do te, tego drugiego tematu: yy, akceptacji nieakceptacji społecznej dla, dla strefy czystego transportu. I tu też jest temat bardzo drażliwy, bo też Państwa prosimy yy, o komentarze, bo rzeczywiście zawsze sprawy społeczne, ograniczenia wolności czy ograniczenia kogoś zdrowia, zawsze tu Państwa burzy. I to jest normalne, bo, bo tak jak widzę. No, chcemy uciekać w energetyki od, od, od spraw społecznych, ale się nie da. Zobaczmy na taką ciekawą też grafikę, co się dzieje w Krakowie. E, tutaj są pomiary z roku 2019 dotyczących rozkładu pojazdów samochodowych e, w Krakowie. I tutaj co, jest, co, co widzimy u góry w infografice mamy pojazdy, rozkład procentowy pojazdów na, e, e, na diesel, a na dole e, benzyna. Prawda? I teraz i teraz popatrzmy się, i teraz korelujmy, co się tutaj dzieje. Pojazdów z dieslem 40% poruszało się w 2019. Pojazdów benzynowych 60%. Ale to tak jak prawie że w, zas w zasadzie Pareto: 40% diesli generuje 66% zanieczyszczeń. 60% samochodów na benzynę generuje 34% zanieczyszczeń. I widać tutaj rzeczywiście, że z tymi dieslami jest problem. Mamy problemy z tlenkami azotu. Yy, mamy problemy, które, które rzeczywiście wpływają mocno na zdrowie. I po drugiej stronie, żeby być uczciwym, muszę powiedzieć, że ktoś powie: no Dobra, ale gdzie moje, moje prawo do posiadania, tak. I, ale a... prawo do posiadania, któregoś nie jest naruszone. Bo znaczy... Tak, yy, i teraz, i teraz, ale ważna sprawa, jeszcze na moment. Popatrzmy się, drodzy Państwo, na ten pierwszy szok 1 lipca 2024. Euro 1 dla benzyny. Popatrzmy się, ile osób ma w, w Krakowie, miało wtedy, Euro 1, 1%, tak? Euro 2 dla, dla diesla, proszę Państwa, czyli poniżej 1% ludzi ma problem. Potem rzeczywiście się robi mocniej, rok 2026 za 3 lata. Euro 3 dla benzyny i kto nam odpada? 4%, euro 2, 1%, euro 1, czyli 5% pojazdów ma problem z benzyną. I potem popatrzymy się na, na diesel i tu już jest znacznie więcej, bo to jest około 20% poruszających się po pojazdów w Krakowie, ale co ważne, poruszające się pojazdów w Krakowie, które niekoniecznie są z Krakowa. Tak samo jak wiceprezydent miasta, pan Kulik wspomniał również, że pod petycją, która zaskarżała 700 aspektów. Yy, połowa podpisów była spoza Krakowa. Także, że no jak mieszkasz pod Krakowem, ale to, to nie dojeżdżasz, że no to wiadomo, że ciebie też to dotyka. Tak, i, i teraz oczywiście są wykluczone osoby yy, starsze powyżej 70, yy, 70 roku życia, one nie są objęte tymi wymogami, ale też takich podpowiadaczy, co widziałem, że a zarejestruj z dziadkiem samochód nie pomoże, bo w tej strefie czystego transportu dziadek niestety czy babcia będzie musiała za kierownicę siąść, nie pomoże, że, że wspólnie zarejestrujemy. Tam dochodzą jeszcze pojazdy zabytkowe, i tak dalej. To jest po prostu. My tak skupiliśmy się na tej rozmowie, i, i, i uważam, że słusznie, bo taka jest nasza rola. Jesteśmy medium branżowym na temat tych aspektów technicznych, ale teraz też, no, 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 też taka dyskusja, czy to warto wprowadzać, czy nie. Ja my, może, te protesty, które były, bo to też warto odnotować. Tam chyba na tym proteście było kilkaset osób. Ja uważam, że to jest dobry wynik, bo i pogoda nie, nie, tak. nie dopisała, i to była godzina 14, czyli godziny pracy i tak dalej, więc, więc do, do, do dość dobry wynik. Ale jednak chyba dla większości osób podchodzi do tego tak dość obojętnie. No, bo, bo to do... jednak nie budzi takich kontrowersji jak wiele, wie, wiele takich kwestii chociażby światopoglądowych, gdzie te protesty spontanicznie przyciągają jednak dziesiątki tysięcy, a czasem setki tysięcy osób. Znaczy tak, jeżeli yy, starych Dizzy Euro 1 jest poniżej 1% w Krakowie, no to jeżdżących w Krakowie, czyli niekoniecznie parkujących w Krakowie, ten problem aż tak nie, do, nie dotyczył aż tylu osób. Oczywiście to będzie, to będzie rosło, ale... Co jest ważnego i tu ja się zgadzam z Polskim Alarmem Smogowym. Wprowadziliśmy w Krakowie drastyczne rozwiązania z paleniem. Zakazaliśmy palić paliwami stałymi, prawda? I ktoś powiedział, dlaczego kominki? No przecież, no przecież te kominek już tak nie, nie, nie robi problemu. Ale w Krakowie słusznie stwierdzono, że jak nie będzie tego dymu, to po prostu już nie będzie dyskusji. No bo nie wiemy do końca, kto tam spalał i twardo, drodzy Państwo, efekty są, twarde są. Ja mam pecha. Ja mam pecha yy, z tym, bo akurat wyprowadziłem się z Krakowa, kiedy, kiedy skończyła, jak mówiliśmy w Krakowie, kotłownia za oknem, bo nie mogliśmy uchylić okna, nie dało się oddychać. Akurat się wyprowadziłem z Krakowa, ale ja nie paliłem węglem, bo mieszkałem w bloku i, i rzeczywiście powietrze teraz jest znacznie czystsze. I te dane z transportu, które mówią o zatruciu utrękami, to są dane twarde i, i, i to pokazuje na przykład na alejach stacja Wiosiu. Pokazuje rzeczywiście ten, ten potężny problem. Druga sprawa jest taka, komu to będzie obojętne. Obojętne będzie, kiedyś słyszałem, że na transporcie miejskim w Krakowie jednego dnia nawet milion osób się porusza. Według chyba spisu ludności mamy 800 tysięcy osób, podejrzewam, że naprawdę jest więcej w na pewno, no, na, milion, na pewno milion, jak nie więcej mieszkań Przepraszam, te milion osób, co jeździ komunikacją miejską, nie będzie się utożsamiać z, z mniejszą garstką ludzi, którzy jeżdżą starym. Tak, i tutaj dojdziemy no, jednego dość ważnego tematu. I takiego wkurzającego częściowców na pewno. Tak, bo jakby. Ja rozumiem, że jest pewnym przegięciem, że cały Kraków został od razu objęty tą strefą. Jest przegięciem, że nie ma żadnych park-and-ride'ów poza strefą, z których mógłbyś sobie swobodnie zaparkować, byłaby tam doprowadzona komunikacja, byłoby jakieś duże pętle wyprowadzane za Kraków, które, które pozwalają ci dojechać. Uważam, że te strefy powinny iść bardziej w kierunku tak jak jest Warszawa, czyli jest najpierw czyste centrum, później patrzymy czy daje to skutki pozytywne, czy nie i ją ewentualnie rozszerzamy. I to jest według mnie znacznie lepsze. Lepsze podejście. Choć osobiście uważam, że w ogóle idea strefy jest dobra, tylko wdrożenie w Polsce, jak to często bywa, niestety słabe. Druga, kolejna kwestia to też ja bardzo lubię jeździć samochodem ale uważam, że Kraków dochodzi do takiego punktu, gdzie nie da się w wielu miejscach już jeździć tam samochodem. Tak, ani zaparkować, e... ani, zaparkować i wkupy, ani dojechać. Dostać. Tak. Ani dojechać. Ja, ja powiem Ci szczerze, przerzuciłem się w dużej części na hulajnogę elektryczną. Nie z pobudek ekologicznych, choć, choć mógłbym tutaj skłamać, że tak, ale dlatego, że po prostu w pewne obszary centrum samochodem dojechać się nie da w jakimś rozsądnym, rozsądnym czasie. I tutaj mówię o takiej skali hulajnoga 15 minut, samochód 45 godzina, albo nie wiadomo ile. I, I Kraków ma z tym bardzo duży problem. I abstrahując od tej na naszego zamiłowania do samochodów, ten model amerykański, czyli jeździmy wszędzie samochodami i nie ma komunikacji praktycznie y, działającej, jest nie do uciągnięcia w miastach, które są budowane tak jak w Polsce, czyli to są stare miasta, które się zaczęły rozbudowywać, i nie jesteśmy w stanie stworzyć ciągów komunikacyjnych, y, 4-5 pasmowych autostrad przez miasto, bo się tego fizycznie zrobić po prostu nie da, i te ograniczenia być w jakiś sposób muszą, y, bo. Bo, bo też nie zgadzam się z tymi tezami, że takimi takim podejściem, że w ogóle te normy euro to jest jakiś, jakiś wymysł Unii Europejskiej, który nie ma sensu, bo ma to sens. Ja byłem w kilku takich miastach, jak na przykład Jakarta, gdzie nie ma żadnych norm emisji spalin, można sobie jeździć czym, czym się chce, są tam dwusuwy i szczerze mówiąc, nie da się tam oddychać normalnie. Po prostu tych spalin jest tak dużo, że człowiek się źle czuje wychodząc na ulicę, a to, że w Europie jakoś to funkcjonuje, to wynika z tego, że jednak te normy były Coraz bardziej restrykcyjne, bo producenci sami z siebie nie wprowadzaliby tych, tak. by tych norm. I słuchaj, ale, ale generalnie wspomniałeś ten transport. Ja też w Krakowie poruszam się tramwajem. Mam samochód, lubię jeździć strasznie, ale ja nie mam z tym problemu, że przesiadam się na tramwaj. Rzeczywiście tutaj to, to wdrożenie, to, ten parkingerariusz jest pewnym problemem i tu zachęcam, żeby w jakiś sposób może to skorygować. Ja nie mam z tym problemu. Milion ludzi nie ma z tym problemu, żeby jeździć komunikacją miejską w Krakowie, bo rzeczywiście po prostu się nie da, ale też cały czas ta sprawa zdrowotna. To pozostaje. Ja akurat uważam, w przeciwieństwie pewnie do wielu, że wprowadzenie tych stref czystego transportu w ogóle wywołało taką dyskusję na temat norm emisji spalin przez samochody. Bo jeszcze do niedawna w ogóle nikt nie zwracał uwagi na to, jaką normę emisji spełnia samochód, tylko patrzył, czy mu się podoba, ile ewentualnie spala paliwa. A jednak ta dyskusja odnośnie norm spowodowała, że faktycznie osoby, które szukają teraz samochodu i mieszkają gdzieś w okolicach Krakowa, to już zaczęli zwracać uwagę, jaką normę emisji spełnia ten samochód i wybierają raczej samochody nowsze niż starsze. Bo to jednak była w Polsce, to był pewien duży problem, że my staliśmy się takim Włomowiskiem Europy, głównie, głównie Niemiec, gdzie samochody, które tam powypadkowe, niespełniające jakichś norm, jechały do Polski, były tutaj restaurowane i wprowadzane na rynek. I to nie jest zdrowa sytuacja, gdzie jedynym kryterium wyboru to jest... To jest, to jest cena, a nie w ogóle jak ten samochód jest użytkowany, i to rodzi wiele problemów. Nie tylko związanych ze spalinami, z bezpieczeństwem, użytkowaniem tego samochodu, i tak dalej. Więc w ogóle wprowadzenie tej, tej dyskusji ja uważam, że jest pozytywne i też nie jest rzeczą, w mojej ocenie, pozytywną, gdzie młodzi ludzie, którzy wybierają pierwszy samochód, zamiast iść w kierunku samochodu tańszego, używanego, ale na przykład mniejszego. Wybierają duże, paliwożerne samochody. No nie no, musi być, wiesz, moc. Musi być nie. moc, e, A abstrahując, wiesz, e, od emisji spalin. I dla mnie to był, wiesz, taki olbrzymi kontrast, jak e, wyjechałem do Irlandii, gdzie tam z uwagi na system podatkowy, system ubezpieczeniowy, ciężko było znaleźć młodą osobę, która był, miałaby samochód e, z silnikiem większym niż 1.2. Bo po prostu koszty utrzymania tego samochodu przez tą młodą osobę, szczególnie ubezpieczeniowe, były tak, tak. wysokie, ale to, ale to miało też pewne, pewne pozytywy. Z kolei w Polsce młoda osoba e, i wybiera samochód e, diesel, silnik 3,0, wolno sący, e, bo, bo jego koszt użytkowania jest podobny jak, jak, jak samochodu, e, samochodu małego. I, ale to nie, jest pozytywne, to, to nie jest pozytywne z punktu widzenia całego, e, całego społeczeństwa. Kończymy wątek, drodzy Państwo, rozgadaliśmy się motoryzacyjnie, ponieważ akurat to nas osobiście również dotyczy. Jak zwykle zachęcamy do komentarza, a przy okazji zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, ponieważ nam to bardzo pomaga w pracy. Kolejny temat wreszcie się ziścił, trochę jak Yeti, KPO. Pieniądze z KPO. Dostaniemy zaliczkę i dostaniemy spore pieniądze, ale KPO powiązano. Dla niektórych również to się wydaje jak Yeti, czyli Repower EU czyli program y, uniezależnienia się Unii Europejskiej od Rosji, od wpływów energetycznych, rozwoju tej energetyki y, odnawialnej, obywatelskiej, sieci energetycznej, magazynowania energii. Y. Dokładnie co się zdarzyło, to powiększono KPO właśnie o ten, o ten program, co daje dodatkowo ponad 20 miliardów i to właśnie te pierwsze pieniądze, które mamy teraz dostać w formie zaliczki tam w wysokości trochę ponad 5 miliardów, to właśnie mają iść na to Repower EU. Tutaj też możecie Państwo zobaczyć, Tu Bóg nam widzę, że przygotowałeś tylko wycinek tej tabeli. Wycinek z KPO. Wycinek z KPO i to taki, taki krótki, krótki wycinek, żeby też Państwo uświadomić, jak te pieniądze są alokowane, bo to nie jest to nie wygląda tak, że dostaniemy przelew tam na 5 miliardów, rząd dostanie przelew na 5 zaliczkę. miliardów zaliczkę. I będzie się zastanawiał, na co to wydatkować. Te pieniądze są bardzo precyzyjnie oznaczone, są rozpisane działania, czyli co można sfinansować. Niektóre są bardzo szczegółowe, niektóre są ogólne, na przykład bardzo dużo funduszy pójdzie na program Czyste Powietrze. Ale te pieniądze też są warunkowane pewnymi działaniami. I tutaj nie mam na myśli praworządności, o której się bardzo dużo, dużo mówi w mainstreamowych mediach, ale działaniami legislacyjnymi i osiągnięciami pewnych celów. I właśnie to jest zaskakujące. Czyli przykładowo, no. tak, taki, taki przykład. Do 2030 roku, żeby dostać pewne środki, musimy, musimy mieć zainstalowane w wietrze i w fotowoltaice 30 gigawatów mocy. I jakby to jest na przykład cel, który, który został jasno, w KP określony. Muszą nastąpić pewne zmiany legislacyjne, związane chociażby z ułatwieniami dla społeczności energetycznych, o których też rozmawialiśmy tutaj w redakcji. O, o, I o której będziemy, drodzy Państwo, zobaczyli fragment wywiadu Anny Będkowskiej z przedstawicielką Fundacji Franka Bolda. Yy, bo tak, jak... ale, ale widzisz, mhm. ale... Co jest chyba najważniejsze, i tutaj skończę ten mój, ten mój wywód, że te środki muszą być wydatkowane do końca 2026 roku. I, I, te, i, I to jest chyba najtrudniejsze w całym tym KPO. Tak, ale słuchaj, bo przygotowałeś też tutaj wycinki. Na przykład tutaj widzę, że 880 km nowych sieci dystrybucyjnych. 26 rok. Tak, tak. I, to jest, i to jest właśnie jeden, już w ramach tych, tych pieniędzy na RePower EU które mają być wydatkowane. To jest właśnie między innymi rozbudowa tych linii dystrybucyjnych. Jest tutaj wskazane właśnie, dokładnie jak powiedziałeś, długość. I to, do, co, co dodamy więcej, to jest na terenach wiejskich. Więc to jest naprawdę bardzo ambitny cel, żeby wybudować czy zmodernizować taką ilość linii do tak naprawdę 2,5 roku. I co to jeszcze widzimy? Rozbudowy linii niskie napięcie 220. Wy, wy, wysokie, wysokie napięcie. Praca, wysokie napięcie, napięcie 220-400 kV. Tak i w ramach tego działania także jest system CESIRE, ten system, który, którego wdrożenie zostało przesunięte do 2025 roku, do, do lipca. To jest system, który ma zintegrować wymianę danych właśnie o poborze energii z wszystkich punktów. To, to jest absolutnie kluczowe, żeby w Polsce chociażby wprowadzić taryfy dynamiczne, usługi elastyczności, tudzież nawet obywatelskie społeczności energetyczne i tak dalej, no bo bez wymiany tych informacji będzie to albo bardzo trudne, albo po prostu będzie to nie Możliwe, więc dobrze, że, że, że też te działania, nazwijmy to teleinformatyczne, też tutaj są finansowane. Magazynowanie energii, moc 0,9 GW, 900 MW. 900 MW i. w magazynach energii. I, i, tak. I 4 do 5 godzin mają pracować te systemy, czyli E, czyli, e, czyli to są dość duże systemy, ale tutaj też od razu dodam, że w ramach tego działania mają być finansowane duże magazyny, wielkoskalowe magazyny energii, e, ale patrząc też e, i, to, i to też jest e, 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 połowa 2026 roku, więc to by... E, pokazywało, że faktycznie ten rozwój wielkoskalowych magazynów energii w Polsce no mocno przyspieszy, bo obecnie to ile pamiętam, to jest 100, 160 no tak, megawatów, tak. to jest razy kilka w stosunku do tego, co mamy. Niewielkomoc. Tutaj z takich konkretów też widać e, odnośnie tych stref czystego transportu, e, zakup 1159 zeroemisyjnych elektrycznych autobusów komunikacji wie, miejskiej. Tak się czasami zastanawiam, się, się te liczby biorą, 159, no, kto, a nie ty, w i będą, i, będą, I będą rozpisane pewne pewne. To no też do, do 20 to. 2026. Tak? Czyli, czyli, czyli mamy sieci energetyczne, transport elektryczny, magazynowanie energii. Społeczność energetyczne. Tak i społeczności energetyczne, o których będziemy rozmawiać jeszcze w końcowej części programu. Ale widać to, że mówiliśmy często o tym RePowerEU, to jest strategiach to jest zespole strategii. I to jest takie zaskakujące, bo, bo gdzieś tu się zaczyna coś dziać, tak? Wokół tego, bo do tej pory traktowaliśmy to. Ale na o... razie i tak powiedzieliśmy, według mnie, o drobnych, bo największe środki pójdą na fundusz energetyki offshoreowej, bo to jest blisko 4,8 miliarda euro, bardzo dużo, ale absolutnie największym funduszem to będzie taki ogólny fundusz wsparcia energetyki. I tam jest 17 albo 18 miliardów euro w ramach tego funduszu będzie rozdysponowane. I teraz, Grzegorz, jak sobie pozbieramy ten, te, te, te wszystkie środki, które mają iść na energetykę, te, te dziesiątki miliardów euro, które mają być wydatkowane w 2,5 roku, to oznacza, i tego się trochę obawiam, że, że zostaną wpompowane olbrzymie pieniądze w działania, no głównie takie infrastrukturalne. I jest pytanie, czy, czy uda się te, te środki racjonalnie wydatkować. Tak, ale to jest jedna część: racjonalnie wydatkować i czy zaoszczędzić w czasie. Ale tutaj też znowu odniósłbym się do kongresu trend Energetyczne. Ciekawy pan, zresztą brałeś w nim udział. I tam ciekawa wypowiedź była pana Kaźmierskiego z Ministerstwa Rozwoju. Który mówił, że nie tylko powinniśmy przestać blokować rozwój OZE, ale powinniśmy dać przestrzeń dla prywatnego biznesu. Tak, tak. Że no, znaczy wiesz, bo yy, tutaj. Yy. Pewne zmiany legislacyjne już nastąpiły, nawet te, które zostały wpisane w KPO, bo niektóre są wprost wpisane, jak na przykład cable pooling, i, i to zostało przeprocedowane. Na pewno będą ułatwienia dla lądowej energetyki wiatrowej, no bo to też wynika, wynika z, z tych zobowiązań. Ale ja bym może też kilka takich ciekawostek przytoczył, no bo bardzo szeroko jest rozpisany program Czyste Powietrze. I na przykład pewne zmiany, jak wyrzucenie kotłów węglowych z tego programu, to no też wynikało z kroków milowych, które, które były. Jeden z takich dość ciekawych ograniczeń, które się pojawiają w tym programie, to jest udział kotów gazowych, który został skapowany na poziomie 40%. Maksymalizowany, Tak, tak, tak bo, no bo też dyskutowaliśmy kilka razy, że udział pomp ciepła w tym programie spada, kody gazowe rosną. Ale, jest, ale, ale, ale tam, tylko ale tam wiesz, też jest. Ja, Okej, okay, Ale to taki clickbait, bo tam rzeczywiście piszą, że udział pomp ciepła w spada, ale. On dominuje pomp ciepła, udział, on ma fluktuacje delikatnie, jest korekta, ale tu bardzo nie spada, bo to też taki był clickbait. Tak, tak, więc czegoś jeszcze możemy spodziewać, bo bardzo dużo jest, jest celów związanych z wymianą źródeł ciepła. I, I faktycznie w wielu miejscach w KPO jest to powpisywane, więc i, i to na szczeblu, powiedzmy, rządowym, i to na szczeblu samorządowym. Więc tu możemy się spodziewać, że nastąpi pewne przyspieszenie. No bo jeżeli te środki trzeba w tak krótkim czasie wydawać i te wskaźniki spełniać, to będzie musiało nastąpić przyspieszenie. Więc z tym, czym my mamy często do czynienia, czyli taką energetyką wokół budynkową, czy budynkową, no to też, też na to środki są. Drodzy, drodzy Państwo, będziemy to śledzić. Na pewno warto. Popatrzę się również w perspektywie programu Czyste Powietrze, który uważam, że ma dla siebie perspektywę. Państwo martwicie się, czy będzie program „Mój Prąd, czy będzie program „Czyste Powietrze. Ale moim zdaniem, patrząc szczególnie na program „Czyste Powietrze w obliczu KPO, w obliczu realnych pieniędzy, które na nas płyną, nie martwiłbym się po prostu o dalsze, dalsze funkcjonowanie tego programu. A my, w naszym, drodzy Państwo, programie, przechodzimy do kolejnej części, do energetyki obywatelskiej, czyli. Co mają zrobić ci, którzy nie mają własnych domów, dachów, gruntu, a chcieliby zainwestować OZ, za jaki mają katalog? Zobaczmy fragment wywiadu, który przeprowadziła Anna Będkowska. Czy każdy z nas może włączyć się w tworzenie sektora energetyki w Polsce? Czy my, obywatele, musimy mieć do tego dach, musimy mieć do tego dom, działkę, czy też niekoniecznie? O tym, o energetyce obywatelskiej, porozmawiamy z moim dzisiejszym gościem. Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna w Fundacji Frank Bolt. Cześć, zabrzczko. Powiedz mi, czy też masz takie wrażenie, że my Polacy zatrzymaliśmy się na etapie prosumenta? Ja mam swój dom, ja mam dach i sobie instaluję fotowoltaikę i produkuję energię, i zapominamy o tym, że mamy też inne formy energetyki? Zdecydowanie. Mamy ponad milion prosumentów, ta liczba cały czas się zwiększa i myślę, że w zakresie prosumenta indywidualnego wiemy w jaki sposób zacząć wytwarzać prąd dla siebie, jak do tego przystąpić. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tak, że zapomnieliśmy, że mamy inne formy energetyki obywatelskiej, tylko bardzo często o tym po prostu nie wiemy, że nasze przepisy umożliwiają nam założenie spółdzielni energetycznej, klastra, prosumenta zbiorowego, ale również gubimy się w gąszczu przepisów, ponieważ te ciągle się zmieniają i powstają nowe formy energetyki obywatelskiej, które już są dostępne jak na przykład obywatelskie społeczności energetyczne bądź prosument wirtualny, który miejmy nadzieję zostanie uruchomiony w przyszłym bądź w kolejnym roku. No dobrze, to może sobie teraz tak um, usystematyzujmy. Co mamy do dyspozycji? Kto może taką społeczność, klaster prosumenta zbiorowego, wirtualnego, lokatorskiego, no tych form jest bardzo dużo. Jakie są ogólne zasady? Co możemy jako obywatele w tym temacie zrobić i do czego przystąpić? Po pierwsze, mamy prosumenta zbiorowego, który jest bezpośrednio powiązany z budynkiem wielolokalowym, czyli musimy mieć kolokwialnie mówiąc potocznie blok, i instalacja wytwórcza musi być podłączona do instalacji wspólnej w tym bloku, a zatem musi być umiejscowiona albo na dachu, albo obok tego budynku. Zasady rozliczania prosumenta zbiorowego są bardzo podobne do tych funkcjonujących w przypadku prosumentów indywidualnych. Różnicę mamy tylko w lokalizacji e, instalacji. E, I w przypadku prosumenta zbiorowego e, instalacja to może być taka mikroinstalacja, czyli ta najmniejsza, e, bądź też mała instalacja. E, mamy tutaj większe e, możliwości. E, drugą formą, e, którą już możemy obecnie wykorzystywać, jest spółdzielnia energetyczna. E, ta forma energetyki zdecydowanie różni się od prosumenta z uwagi na to, że ma z jednej strony dużo korzystniejsze zasady rozliczania energii. Porównałabym je do zasad net meteringu czy opustu, który funkcjonował w przypadku prosumentów indywidualnych do końca marca 2022 roku. Współdzielnia może tą energię produkować dla siebie, odprowadzać nadwyżki do sieci publicznej, a następnie ilościowo je odbierać, a dodatkowo jest zwolniona z szeregu opłat, tych dodatkowych, które widzimy na rachunkach, na fakturach z Tutaj jako doktor muszę dopytać, to znaczy, że coś na kształt systemu opustów nadal istnieje. Tak jak najbardziej i to rozwiązanie właśnie funkcjonuje w przypadku spółdzielni i stanowi niebywałą korzyść finansową i obniżkę kosztów energii w przypadku spółdzielni energetycznych. A jak to jest w ogóle możliwe, że nadal systemy opustów działa i co są zgodne z prawem, zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej? Systemy opustów jak najbardziej są zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej, jeżeli tylko zapewniają odpowiednie proporcjonalne ponoszenie opłat dystrybucyjnych, czyli utrzymania sieci publicznej. Zasadą jest, że jeżeli produkujemy energię dla siebie, ale wprowadzamy nadwyżki do sieci publicznej, to powinniśmy utrzymywać również sieć publiczną, partycypować Kosztach dystrybucji energii i przesyłu. I właśnie taki mechanizm funkcjonuje w przypadku spółdzielni. Dlatego też system opustowy może nadal dla spółdzielni funkcjonować. Czyli po prostu jest jakaś dodatkowa opłata, która pozwala utrzymywać, tak jakby rekompensować korzystanie z usług sieciowych, tak? Dokładnie. Dokładnie ona jest pokrywana z tej nadwyżki energii, która przez spółdzielnię jest odprowadzana do sprzedawcy. A kto może sobie taką spółdzielnię założyć? Spółdzielnie może założyć założyć bądź 10 osób fizycznych, czyli gospodarstw domowych, bądź też trzy osoby prawne, spółki, inne spółdzielnie. Może to być również gmina, bądź jednostki komunalne, które właśnie mają osobowość prawną. To co ważne, spółdzielni nie może założyć jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, czyli np. spółka cywilna. Dużym ograniczeniem dla spółdzielni z jednej strony, ale z drugiej strony elementem, który nadal umożliwia powstawianie szerokiej liczby, dużej liczby spółdzielni energetycznych jest konieczność prowadzenia jej działalności tylko na terenie gmin wiejskich bądź wiejsko-miejskich. Nie jest możliwe założenie spółdzielni energetycznej, takiej, która korzysta z tych korzystnych rozliczeń energii w mieście. Okej, okay, ale w mieście mamy coś innego, rozumiem, tak? E, tak, w mieście mamy inne e, formy energetyki obywatelskiej, one są również dostępne na terenie gmin wiejskich, e, natomiast jakby wyłączone są miasta tylko ze spółdzielni energetycznych, natomiast mogą właśnie e, być, mogą być zakładani prosumenci zbiorowi, e, można już w tym momencie zakładać obywatelskie społeczności energetyczne, to zupełnie nowa postać energetyki obywatelskiej, e, która funkcjonuje od e, w zasadzie kilku tygodni na gruncie prawa energetycznego. Niemniej jednak w przypadku obywatelskich społeczności energetycznych nie ma takich mechanizmów prawnych, które by w jakiś sposób sprawiały, że ta energia elektryczna będzie dużo tańsza niż standardowo. Obywatelskie społeczności energetyczne poruszają się w ramach realiów rynkowych, tak bym to określiła, a jedynie mogą korzystać ze stałej ceny odkupu przez sprzedawcę i systemu aukcyjnego, jeżeli by chciały z tych systemów korzystać. Całość, całość będzie można jeszcze oglądać w przyszłym tygodniu w naszym kanale. To będzie odrębny program, temat, temat bardzo ważny. Mam nadzieję, że ten katalog... Yy, który ma swoje plusy i minusy, jak wspomniano podczas, podczas wywiadu, no, że jednak będzie się rozwijał, bo uważam, że powinniśmy dać szansę wszystkim yy, w tym wyścigu o, własne, o własną tańszą energię i ozę, prawda? Tak, tak. Ale przejdźmy do ostatniego punktu na dzisiaj, czyli komentarzy. Komentarze, drodzy Państwo. Yy, Okej. Okay. To pierwszy komentarz: czy jeżeli ceny spadną do wysokości 100 euro za Kilowatogodzinę pojemności magazynu, jest duża szansa, że prosumenci indywidualni w dużym stopniu będą bilansować sieć energetyczną. Cały y y czas słowem kluczowym jest cena. Jak jaki poziom cenowy powinien być dla tych magazynów energii, dla kilowatogodziny, żeby stały geńczyk się Ja tak nie rzucę, jak nasz, jak nasz widz. Czy to ma być 101 czy 108? Tak. 100, 100, 100 euro, czyli znaczy jakieś 450 zł za kilowatogodzinę, jest mocno optymistycznym. Teraz ceny są grubo powyżej 1000 zł za kilowatogodzinę. Mówię oczywiście tutaj o pewnej, o pewnej średniej. Jest trend spadkowy, ale żeby, żeby spadek było połowę, to, to jest kilka lat. Ja ekonomikę, to zakładam, że tutaj mówimy, czy nasz widz mówi o tym, że bez dotacji i pewnie się z nim zgodzę, bo obecnie ta, ek ta ekonomika magazynu energii racjonalna występuje, jeżeli jest to 50% dotacja, więc pewnie tak, jeżeli ta cena spadnie, no może nie do 100, ale do. 150 to już yy, mogą być one opłacalne bez dotacji. Tak, ale yy, dodałbym drugą część tego, yy, tego to znaczy finansowanie. Yy, dużo się mówi o tym, że program Mój Prąd, Powinny być finansowane y, głównie właśnie magazyny energii, czy też tylko instalacje z magazynami energii fotowoltaiczne. Skrajnie, żeby już nie finansować instalacji fotowoltaicznych, tylko całe pieniądze przeznaczyć na magazyny energii. I to, jest, y, I to jest właśnie temat do zastanowienia. Tu chciałbym też znaleźć taki ko komentarz przytoczyć, y, który był podany, że cały backup to kompletna bzdura. Lubię takie określenia, że to jest kompletne czy bzdurą, yy, bo, bo czasami rozmówca już, już też się zaczyna okopywać w swoich argumentach. Ale chodzi o to, że we wrześniu ktoś zainstalował magazyn energii, była pochmura pogoda, była burza, yy, magazyn nie zdążył się naładować i akurat wyłączy, zastąpił wyłączenie za nich napięcia i, i co z tego. I, i tyle w, te, w temacie z życia praktyka. I magazyn się jako UPS nie przydał. Ja akurat tutaj odniosę się do, 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 do naszego warsztatu OZE o magazynach energii, gdzie ten temat omawiamy, ale my też właśnie wielokrotnie mówimy, że magazyn energii, jego podstawową funkcją nie jest backup. Jeżeli chce się A. korzystać z backupu, to trzeba sobie pewną część energii przeznaczyć na to, tak, żeby, żeby ona w magazynie zostawała, ale to jest też kwestia pewnego oprogramowania. Ja mogę podać na swoim przykładzie, jeżeli wchodzę w okres zimowy, czyli wtedy, kiedy ryzyko awarii jest większe, Większe, no, to ten magazyn energii zostawiam większy bufor właśnie na działanie, działanie w backupie. Przy czym dodam, że też magazyn energii może się doładowywać z sieci, jeżeli ma mieć funkcję no, backupową no w tańszej taryfie. Więc Ta, to jest kwestia odpowiedniego ustawienia tego, tego magazynu. Naszych priorytetów jako użytkowników, prawda? I teraz tutaj tak krótko, bo rzeczywiście dzisiaj się rozgadaliśmy sporo w naszym energetycznym talkshow, chociaż do tego służy. Panowie, dobra robota, dzisiaj popieram specjalne taryfy dla pomp ciepła, a nie dodatki do kopciuchów, na przykład tam ileś tysięcy złotych. I po to, co daję ten komentarz krótko, jako przed drugim. Jestem przeciwko specjalnym taryfom dla posiadaczy pomp ciepła i samochodów elektrycznych. Jestem za wszystkim, co wynika z ekonomii i fizyki funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. E, jestem za, za taryfami dynamicznymi zakupu i sprzedaży i teraz uwaga, błagam i proszę i apeluję do redakcji Globenergia, aby nie promowali pomysłu, aby liczyć moc fotowoltaiki na podstawie możliwości falownika, czyli, czyli tego generatora, gdzie wprowadzamy po, y, pro, y, AC do sieci, bo to bardzo komplikuje ograniczenia możliwości tworzenia rozbudowanej instalacji OZE. Decydującą wartość powinna być moc umowna, za którą powinniśmy ponosić o Płaty. Nie będę tego całego komentarza czytał, Państwo też w naszym kanale możecie y, znaleźć. Czyli mamy dwie części, dwie części komentarza. Po pierwsze, że fizyka i ekonomia powinna decydować. No rzeczywiście tak jest w systemach, które wdrażamy OZE, że one na początku potrzebują wsparcia. Ja się zgadzam jakby w drugim kroku. W pierwszym kroku, jeżeli mamy rozwój nowej technologii, powinniśmy ją wspierać, bo umówmy się, nie mielibyśmy takiego kopniaka, takiej wielkiej mocy w fotowoltaice bez na przykład programu Mój Prąd czy ulgi termorealizacyjnej. E, więc ja tu się zgadzam częściowo w mojej opinii, że technologia, która dojdzie do, 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 do którą chcemy rozwinąć, ona powinna być zdjęte wsparcie. Natomiast tutaj do tego błaganie jej apeli, bo to tak ciekawie zabrzmiało, bo to chyba bardzo, bardzo mocne zdanie jest, by nie liczyć mocy OZE po mocy falownika, na przykład instalacji fotowoltaicznej. To powiem tak. Na dzisiaj. Jest to znacznie lepsze to, co podkreślamy niż po mocy, po, po stronie prądu stałego, bo my powinniśmy tych modułów zamontować, ile chcemy, i ja nie widzę powodu, że nas ograniczano. Czyli w sytuacji takiej jak dzisiaj nie widzę innej możliwości. Nie, bo ja akurat się z naszym widem zgodzę, ale że... nie zgodzę, tylko mówię o sytuacji dzisiejszej. Dzisiaj nie mamy taryf dynamicznych. Nie, nie ale to znaczy dzisiaj nie możemy kupić sobie mocy, zagwarantować co apelujemy, tak? Jakby to, to jest bardziej wielowątkowe. Bo to jest temat, z którym rozmawiamy jako Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej z Peter Pire, z Ministerstwem Klimatu. Bo nasz apel o to, żeby liczyć to po falowniku, to jest pewien etap przejściowy. No właśnie, o tym mówię. Do, ale nie powiedziałeś tego wprost. Do tego, żeby tak naprawdę było liczyła się moc umowna. I Patrząc na to, jak funkcjonują zakłady energetyczne, operatorzy, jakie jest ich podejście, to przekonanie ich w tym momencie do tego, żeby liczyło się to tylko pomocy umownej, jest nie do przeforsowania, moim, moim zdaniem, więc jako rozwiązanie przejściowe. Co jest łatwiejsze do przeforsowania, jest właśnie ustalenie tego, tej, tej mocy zainstalowanej po stronie falownika, co jednak ułatwi chociażby łączenie magazynów energii z modułami, pozwoli łatwiej przewymiarowywać stronę DC i czyli jest czyli pewnym upośrzeniem jest, 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 jest przejściem w, pójście w dobrym kierunku, a docelowym rozwiązaniem faktycznie powinno być tak, jak ja powiedziałem na samym początku, jak w Hiszpanii, czyli generalnie liczy się moc, którą, na którą się umawiamy, ale zakładając, że obie strony się umawiamy, Omawiają. Ja, że jej nie wprowadzam, ale generalnie operator daje mi możliwość skorzystania z tej mocy, którą... Tak, my, chodzi, to... chodzi mi o to, czy to do dofinansowania, czy to do aspektów fizycznych. Te rzeczy wymagają odpowiednich kroków, bo wylalibyśmy dziecko z kąpielą, gdybyśmy radykalnie przeszli od razu do kroku drugiego. Proszę Państwa, to na dzisiaj tyle. Dziękujemy bardzo. Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 19.